Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To trochę dziwne, bo dzisiaj było wzięcie Matki Bożej, a Ewangelia jest zupełnie o czymś innym. O tym, jak Maryja wędruje do Ain Karem, wioski oddalonej o 7 kilometrów od Jerozolimy w krainie Judy, jak wchodzi do domu Zachariasza i Elżbiety, która spodziewa się dziecka, jest już w 6. miesiącu, urodzi za 3 miesiące swojego upragnionego, wymodlonego syna Jana, którego potem nazywać będą chrzcicielem, i wyśpiewuje ten piękny hymn: wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Dlaczego czytamy taki fragment, a nic o wniebowzięciu? No ciekawe, dlatego że w Piśmie Świętym nie ma nic o wniebowzięciu Maryi. Nie ma żadnego opisu, jak to Maryja została wzięta z ciałem i z duszą do nieba. Natomiast prawdę o tym czerpiemy ze starożytnych ksiąg, które są apokryfami, czyli są poza Pismem Świętym. Jest ich około 30. Najczęściej noszą tytuł Transitus, co oznacza przejście. Opisują bowiem przejście Maryi z tego świata na tamten, z ziemi do nieba. No i ta historia najczęściej się powtarza. W tych pismach czytamy, że ponownie przychodzi do Maryi archanioł Gabriel, trzyma w ręku już nie lilię, ale gałązkę palmową, obwieszcza jej, że dobiegł kresu czas jej ziemskiego życia. Ona ma tylko jedną prośbę. Chce mianowicie pożegnać się z tymi, których Jezus, jej Syn, powierzył jej opiece, z apostołami. Ci już rozeszli się po całym świecie, rozbiegli się jak iskry po ściernisku, głosząc Ewangelię, ale w cudowny sposób przychodzą do Maryi. Nawet niektóre z tych pism mówią, że święty Piotr odprawia mszę świętą, daje wiatyk, komunię świętą przed śmiercią Maryi. Ona potem zamyka swoje oczy, szykują jej grób u podnóża Góry Oliwnej, nieopodal tego miejsca, gdzie Jezus modlił się przed swoją męką w Ogrodzie Oliwnym. No i tak właściwie kończy się cała historia, gdyby nie to, że oczywiście jak zwykle nie dotarł na czas święty Tomasz, apostoł. Tak samo jak nie było go w Wieczerniku w Niedzielę Zmartwychwstania wieczorem, kiedy Jezus się objawił, i podobnie jak wtedy powiedział, że nie uwierzy, dopóki nie zobaczy Jezusa, nie dotknie jego ran, i tym razem powiedział, że on nie uwierzy, że Matka Boska umarła, że odeszła z tego świata, dopóki jej nie zobaczy w grobie. Więc po jakichś tam długich dyskusjach, nawet przepychankach słownych, otwarto grób Matki Boskiej, żeby Tomasz sobie mógł popatrzeć. Tyle, że nie było na co patrzeć. To znaczy w każdym razie nie było tam już ciała Maryi. Zamiast tego było pełno kwitnącego kwiecia, róż, lilii, ziół. No i na pamiątkę tego właśnie dzisiaj przynosimy do kościoła wianki z pierwocin, czyli pierwszych kłosów tegorocznych, ozdobione także kwiatami, ziołami, tym, co cieszy nasze oko i co nas leczy, a z tego wniosek, że Jezus, który wybrał Maryję za swoją matkę, tym razem nie pozwolił jej, zachowawszy ją kiedyś od zmazy grzechu pierworodnego, także, aby na skutek grzechu, którego była pozbawiona, od którego była wolna, miało ulec zepsuciu jej ciało, jej ziemska człowiecza powłoka. To tyle, jeśli chodzi o wniebowzięcie. Natomiast wracając do tej dzisiejszej Ewangelii, bo o niej chcemy porozmawiać, można powiedzieć, Pan Bóg robi przyjemność dzisiaj Matce Bożej, zabierając ją do nieba. Ale najpierw obowiązki, a potem przyjemność. I Maryja właśnie dzisiaj wypełnia swój obowiązek. Idzie do swojej krewnej Elżbiety, żeby jej usługiwać, i jeszcze tę swoją pieśń zaczyna od takiego stwierdzenia, że nie tylko wielbi jej dusza Pana, ale że Pan Bóg wejrzał na uniżenie swojej służebnicy, że uczynił jej wielkie rzeczy. Trochę, Leszku, przyznasz, to tak razi. Gdzieś nam tutaj jakby zgrzyta, nie zgadza się. Tutaj mamy w psalmie, przed chwilką śpiewaliśmy, że królowa stoi po twojej prawicy, ubrana w złotogów, czyli tę przetykaną złotą nicią szatę, a tutaj nagle służebnica, królowa, służebnica, Matka Jezusa, a jednocześnie ta, która pełni jakąś służbę. No to słowo służyć, sługa, dzisiaj nie brzmi najlepiej. Tak, rzeczywiście, ale wiesz, w perspektywie religijnej, czy w wymiarze ewangelicznym, właściwie
jedno drugiemu się nie sprzeciwia. Królowanie służeniu, królowa służce. Tak jest w perspektywie religijnej, ale w relacjach międzyludzkich oczywiście jest zupełnie inaczej. Tak przynajmniej mamy to wkodowane w nasze myślenie i w nasz cały system asocjacyjny, czyli skojarzeniowy. Prawda? Jeżeli ktoś mówi sługa, to my od razu kojarzymy niewolnik. To ktoś niskiej kondycji, podłego stanu. To ktoś, na kogo się nie zwraca uwagi. Ktoś usunięty w sposób radykalny na margines ludzkich społeczności. I my nosimy to przeświadczenie w sobie bardzo mocno wpisane, a dlatego, że nasze dzieje temu sprzyjają i w jakiejś mierze to potwierdzają. Wiesz, ja niedawno jestem po lekturze takiej książki, mówiłeś mi, że też ją czytasz z ogromnym zainteresowaniem, bo rzeczywiście świetna lektura. Książka zatytułowana Chamstwo. Chamstwo. Ona opisuje stosunki pańszczyźniane w Polsce, o których, czy z których my, z których okrucieństwa, porażenia my sobie nie zdajemy sprawy, prawda? My mamy w głowach tą wieś, wsi spokojna, wsi wesoła, prawda? Taki obraz wsi w sobie nosimy. Wyspiański mówił, niech na całym świecie wojna, byle polska wieś zaciszna, byle polska wieś spokojna. A tymczasem okazuje się, że wieś to jest miejsce straszliwej kaźni. Kaźni sług, niewolników, włościan, rolników, tych, którzy byli sprowadzeni do rzędu zwierząt, a nawet i nie, do rzędu rzeczy, przedmiotu, pozbawieni jakichkolwiek praw, pozbawieni jakiegokolwiek głosu, prawda? I to wszystko w tej naszej historii się kotłowało. My nosimy w sobie to przeświadczenie, że ten, kto służy, to w gruncie rzeczy jest sprowadzony do rzeczy i przedmiotu, że w gruncie rzeczy nic nie znaczy, że można go wykorzystać, można go zużyć, bo to jest rzecz, bo to jest narzędzie. Można go zabić i właściwie żadnych konsekwencji to nie wywołuje, nie ponosi się żadnej odpowiedzialności, bo to jest tak, jakby się zepsuło przedmiot. Zepsuło jakieś narzędzie i tyle, nic więcej. Więc kiedy my słyszymy sługa, kiedy w tym hymnie wyzwolenia, który wypływa, wyłania się z wnętrza Maryi, nazywamy go Magnifikat, kiedy słyszymy, że ona określa siebie służebnicą, kiedy słyszymy, że ona mówi o uniżeniu swoim, to myślimy, no tak, jak ją Bóg potraktował, jak rzecz wykorzystał, narzędzie z niej uczynił, prawda? Już myślimy o Bogu jako tym, który rządzi i eksploatuje materiałem ludzkim, jak mu się żywnie podoba. Takie niesiemy w sobie skojarzenia, które są skojarzeniami zatrutymi i chorymi. Trzeba by było uściślić, wydaje mi się, dlatego że wspomniałeś, Leszku, o niewolnikach, o ludziach traktowanych jak rzeczy. Rzeczywiście można by było nawet, mamy takie rozróżnienie, sługa nie brzmi najgorzej, chociaż nam się może niezbyt dobrze kojarzy, ale służący już tak. Nie jestem twoim służącym, czasami słyszymy albo mówimy takie słowa, jak ktoś chce się nami wyręczyć. No właśnie, tutaj nawet tkwi, wydaje mi się, klucz takiego bardzo subtelnego rozróżnienia. Służący to jest ktoś taki, kto przez tego, komu służy, jest traktowany bardzo często z poniżeniem, nawet jako rzecz, jak narzędzie.
Służący to jest ktoś taki, kto wyręcza tego, komu służy. Zamiast, żeby on sobie sam po coś przyszedł, po coś zaszedł, coś sobie przyniósł, coś sobie zrobił. Ci chłopi pańszczyźniani pracują na polu w skwarze w takim upale jak dzisiaj, żnąc zboże, no bo pan się nie skala taką ciężką pracą. To są służący, to są niewolnicy. Ale w Biblii, nawet dzisiaj w tej Ewangelii słyszymy, Maryja mówi, jest służebnicą, sługą. Sługa to jest trochę ktoś inny. W Biblii ten termin wiele razy się powtarza. W Starym Testamencie sługami Jahwe nazywani są kapłani i prorocy. W Nowym Testamencie Jezus wiele razy używa tego terminu sługa. Opowiada nieraz przypowieści, na przykład jak pewien człowiek wybrał się w dalekie kraje, miał zostać tam królem i przywołał swoje sługi i jednemu dał tam 10, drugiemu 5, innemu jeszcze 3 talenty czy 1, no i potem przyszedł, to byli słudzy, oni byli sługami, nie służącymi, tylko sługami. Jezus w pewnym momencie mówi, jakby definiując to pojęcie sługi, już was nie nazywam sługami, ale przyjaciółmi, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego. A ja wam mówię, co czynię. Idę, bo trzeba, aby Syn Człowieczy cierpiał, aby go ukrzyżowano, ale po 3 dniach zmartwychwstanie. A w czasie ostatniej wieczerzy, umywając nogi, powie, nie przyszedłem, aby mi służono, ale aby służyć i oddać życie na okup za wielu. Krótko mówiąc, podsumowując, służący to ktoś, kto robi coś zamiast swojego Pana, wyręcza go, jest takim do pomiatania, zupełnie się z nim nikt nie liczy. Natomiast sługa to jest ktoś, kto słucha swojego Pana i z nim współpracuje, pomaga mu, wspiera go. Kiedy Jezus powołuje apostołów, ich również czyni swoimi sługami, ale nie po to, żeby oni robili coś zamiast z Niego, ale razem z Nim. Oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. No ten Pan z tymi chłopami niewolnymi, z tymi służącymi nie był. Oni sami musieli wykonać, a ze sługami, których Jezus nazywa już przyjaciółmi, Jezus jest. I myślę, że tu jest też klucz do rozwiązania tej zagadki takiej bardzo subtelnej. Maryja mówi o sobie służebnica, a anioł, jak do niej przyszedł w Nazarecie, mówi, Pan z tobą. Tak, ona jest tą, która pomaga Panu Bogu zrealizować plan zbawienia. Ona nie robi czegoś zamiast Pana Boga. To nie ona umrze na krzyżu w zamian za Jezusa. Ona jest tą, która pomaga, która współpracuje, moglibyśmy powiedzieć, a więc jakby łączy te swoje ludzkie siły z boską siłą, która spełnia się w Jezusie. I w ten sposób wydaje mi się, że to pojęcie trochę nam się oswaja i próbujemy się nawet z nim identyfikować. O ile byśmy się oburzyli, gdyby nas ktoś nazwał albo potraktował jak służących, to jak ktoś albo my sami pomyślimy o sobie, że możemy być sługami, to już wcale tak źle nie brzmi. Wiesz co, Jacku, ja myślę, że w ogóle w perspektywie ewangelicznej to miano czy słowo, które się tam bardzo często pojawia, sługa, ono nie wywołuje takiego protestu. Ono jest tam rzeczywiście oswojone, ale zupełnie inaczej wygląda w relacjach międzyludzkich, w życiu światowym, w życiu świeckim, prawda? Gdzie my, kiedy słyszymy, że ktoś nazywa nas sługą, czy posługaczem, czy jak tam jeszcze, to my się buntujemy, prawda? Nawet jeżeli ktoś mówi sługa, w Ewangelii jest ono oswojone. Dlaczego? Prawda? Dlaczego pośród ludzi w życiu światowym na co dzień ono brzmi obco? Ano dlatego, że znowu nosimy w sobie pewne skojarzenia związane z władzą. Władza. Prawda? Co to jest władza? Boimy się jej, a jednocześnie pożądamy jej. Prawda? Z jednej strony nienawidzimy, bo co robi władza? No w gruncie rzeczy poniża, rządzi, czyli degraduje nas do rzędu rzeczy, czegoś, czym można dysponować, czegoś, czym można zarządzać.
prawda? I to budzi nasz opór. Władza to jest coś obcego, ale jednocześnie jej pożądamy, bo mieć władzę to właśnie móc dysponować drugim człowiekiem, prawda? Móc go sprowadzić do roli przedmiotu, rzeczy, ustawić, dostawić, przestawić. Taka jest władza. I my te skojarzenia i te struktury władzy niesiemy w sobie, bardzo mocno, głęboko wpisane. Władza to coś, to siła, która może wszystko z nami zrobić. A w perspektywie ewangelicznej zupełnie inaczej, prawda? Tu w życiu światowym spojrzenie władzy jest spojrzeniem degradującym. Władza patrzy źle. Co to znaczy źle? No patrzy pożądliwie. A my się boimy pożądliwych spojrzeń. Kobieta się boi pożądliwego spojrzenia mężczyzny, dlatego że mężczyzna chce ją sprowadzić do rzeczy. Chce ją wykorzystać jak przedmiot, uczynić rzeczą do własnej dyspozycji. Boimy się pożądliwych spojrzeń, bo to są złe spojrzenia. I my w świecie tak na siebie patrzymy, prawda? Takim złym spojrzeniem. Spojrzeniem, które degraduje, które nas spycha do rzędu rzeczy. Ale inaczej patrzy Bóg w Ewangelii. To spojrzenie nobilituje. To spojrzenie wywyższa. Maryja się nie boi spojrzenia Boga. I dlatego bez obawy używa tego terminu służebnica. I wejrzał na uniżenie. Na uniżenie, czyli pokorę Maryi. Prawda? Bo w tej perspektywie ewangelicznej bardzo łatwo o pokorę. Czyli prawdę o sobie. Wiem, kim jestem. Ale jednocześnie to, kim jestem, jest powodem, jest racją mojej dumy. Bo dla tego, który na mnie patrzy z miłością, a tak patrzy Bóg, jestem kimś, jestem osobą, jestem kimś wyjątkowym, wyjątkowym sługą, wyjątkową służebnicą, a więc kimś. Tutaj to słowo jest oswojone. Ono sprawia, że my czujemy się z nim dobrze, bo spojrzenie jest inne, bo jest spojrzenie, które nas nobilituje, pociąga w górę, które nas obdarza bogactwem albo inspiruje do postrzegania siebie właśnie w perspektywie osoby, a nie rzeczy, tak jak to jest w relacjach międzyludzkich pośród świata tego. Pan Bóg rzeczywiście wejrzał na uniżenie, czyli na pokorę służebnicy i uczynił jej wielkie rzeczy. Można powiedzieć dzisiaj, biorąc Maryję do nieba, Pan Bóg sprawia jej przyjemność ogromną, ale jak już powiedzieliśmy na początku i do tego zmierzamy i spróbujemy z tego wyciągnąć jakieś wnioski, najpierw obowiązki, a potem przyjemności. No taka jest kolej rzeczy. Nie można liczyć na same przyjemności, jeśli nie spełni się swoich obowiązków. Maryja spełniła swój obowiązek. Świetnie, doskonale. Oto ja, służebnica pańska, jak mi się stanie według słowa Twego. Ona dała ciało, życie, urodziła, wychowała, wreszcie oddała nie tylko w świątyni Panu Bogu na własność, ale krzyżowi, jakby na mękę i śmierć swojego Syna Jezusa Chrystusa. Najpierw obowiązek, potem przyjemność. Myślę, moi drodzy, że nie ma w takim razie czego się specjalnie obawiać, że w pokorze, czyli stając w prawdzie, z prawdą patrząc na siebie, trzeba podjąć się tej roli służebnej względem Boga, który do nas przychodzi, zwłaszcza w drugim człowieku. To dzisiejsze święto uczy nas i daje nam nadzieję, że Pan Bóg nam wszystkim kiedyś sprawi radość i przyjemność, że nas weźmie do nieba, ale najpierw póki co wypada nam spełniać nasze obowiązki. Nie można siedzieć z założonymi rękami. Trzeba powiedzieć Panu Bogu tak. No dobrze, to tak, wiecie, bardzo górnolotnie brzmi, a w gruncie rzeczy chodzi o to, że żeby nam, myślę, nasze takie zwykłe, codzienne sprawy i te nasze obowiązki, żebyśmy na nie tak patrzyli, żeby nam sprawiały odrobinę radości, że to jest
coś, co spełniamy jako obowiązek potem, żeby kiedyś doświadczyć przyjemności. Bo my tak nieraz krzywimy się i narzekamy, bo zaś tyle tego prania się uzbiera, a jutro poniedziałek, znowu do pracy, no nie, koniec świata, nie? Tak na taki, na zwieszeni tacy jesteśmy, chodzimy, ciągle wszystko jest źle, na wszystko narzekamy. Właśnie można powiedzieć, Pan Bóg daje nam szansę, żebyśmy byli sługami, żebyśmy się przysłużyli, żebyśmy sobie zasłużyli na przyjemność. Taką namiastką nieba jest chwila odpoczynku, namiastką nieba jest dzisiejsza niedziela, to, że dzisiaj nie pracujemy, że jesteśmy w kościele, możemy przyjąć komunię świętą, ale też jakoś tam pobyć sobie nawzajem ze sobą, nacieszyć się sobą. Ale poza tym mamy czas na to, żeby wypełnić nasze obowiązki, żeby po prostu posłużyć. Nie brońmy się przed tym. Traktujmy te nasze wszystkie obowiązki, codzienne prace jako sposób na to, żeby wypełnić nasze powołanie, tak jak Maryja, która mówi o pokorze służebnicy, na którą spogląda Bóg i wielkie rzeczy jej czyni. Nam też kiedyś Pan Bóg wielkie rzeczy uczyni. A więc, kiedy mamy tę stertę prania, kiedy tam musimy znowu posprzątać, czy jutro iść do pracy, znowu tam do tych samych ludzi, tego samego szefa, tych samych problemów, tam, które zawsze spotykamy. Popatrzmy, jesteśmy sługami, przychodzimy, żeby tym ludziom pomóc, żeby razem z nimi coś dla wspólnego dobra zrobić, żeby im przynieść jakąś choćby niewielką ulgę, a może sprawić jakąś radość, żeby nam to także sprawiło radość. My często traktujemy Matkę Bożą, to dzisiejsze święto jest najstarszym obchodzonym w Kościele, w pewnym sensie największym świętem maryjnym. My często traktujemy Matkę Bożą, że to jest taki nasz, nie wiem, takie koło ratunkowe, że kiedy ojciec zagniewany siecze, szczęśliwy kto się do matki uciecze. Jak my tam mamy jakiś interes do Pana Boga, to zawsze lepiej iść do Matki Boskiej, bo no wiadomo, kobieta, matka to zrozumie, a Pan Bóg to tam jakiś surowy grozi palcem. To takie skrzywienie teologii, można powiedzieć, dlatego że i tak w Chrystusie mamy śmiały przystęp do Ojca. Ale Maryja jest nam dana bardziej niż taka nasza znajoma tam w niebie, jako wzór do naśladowania. I nie tylko modlimy się przez jej przyczynę, nie tylko modlimy się razem z nią, ale przede wszystkim powinniśmy ją naśladować. W czym? No właśnie w tym. Oto ja sługa, oto ja służebnica pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Właśnie w tym, żeby być gotowym powiedzieć Panu Bogu tak, żeby te wszystkie nasze obowiązki domowe i zawodowe, żeby na nie popatrzeć, że to jest coś, co Pan Bóg mi daje do zrobienia. Pan Bóg mnie nagrodzi i mnie weźmie do nieba. Ale najpierw obowiązek, a potem przyjemność. Jacku, pozwólmy, żebyśmy się zainspirowali tym hymnem wyzwolenia, tym wyśpiewanym przez Maryję Magnifikat, bo to jest hymn wyzwolenia. Z czego? Z utartych schematów, z bezmyślności, z tego przeświadczenia, że służyć to źle, to degradacja. Mówimy czasami, co jestem Twoją służebnicą, a co jestem Twoim niewolnikiem. W ten sposób wchodzimy w te utarte, fałszywe, zatrute schematy. A ten hymn Maryi wyzwala nas z tego wszystkiego. Pokazuje piękno człowieka, który jest zdolny do ujrzenia się, do pochylenia czoła. Wielkim jest człowiek, któremu wystarczy pochylić czoła, aby bez włóczni zgoła i bez tarczy zwyciężyć zgoła. Prawda? Tak mówił Norwid. I myślę, że to jest to, co powinniśmy z dzisiejszej uroczystości wynieść. Pozwolić się zainspirować hymnem wyzwolenia, który wyśpiewała Maryja. Amen.